ale moi drodzy, dzisiaj jest ten dzień, w którym może jeszcze nie dokładny ten dzień, ten najważniejszy dzień, ale moi drodzy, dzisiaj jest ten dzień, w którym przygotowujemy się do tego najważniejszego dnia. I dzisiaj z nami jest szwagier. Dzień dobry, moi drodzy. Moi drodzy, dzisiaj naprawdę jesteśmy szczęśliwi, bo dzisiaj przygotowujemy się do napadu na wielki, wielki bank, moi drodzy, naprawdę. Dzisiaj z nami jest oczywiście... Dave. Czapka. Moi drodzy, rozpoczynamy przygotowywanka. No, przygotowujemy się oczywiście do napadu, moi drodzy, ale przed tym, Dave, musisz się wspiąć na ten wodospad i sami musimy zobaczyć. Łapeczkę do góry zostawicie, dopóki Dawid nie wejdzie. Uwaga, i suba też, uwaga, mam nadzieję, że wam się udało, Dobrze, Dave. Szesny raz to robię. Nie. Moi drodzy, Dave, nowe informacje. Gdzie? Na to temie? Nowe informacje. Od profesorka, od debila. Witajcie, tutaj profesor, przyjdźcie do mnie do domu. Mówimy plan działania. Ale dzisiaj mamy szczęśliwy dzień, naprawdę, dobrze. Ale on jest debilem, on to tak daje przy wszystkich, wiesz, każdy może to zobaczyć. On sobie tak dobra. A faktycznie! Ej! To debil. Faktycznie. Ej, rozwaliło się! Ej, on tu gdzieś jest, dobra. Chodźmy do dobra, syna może. Chodź do syna. Chodź. Dawaj Słuchaj, flakiem, bo ja muszę... No dawno nie byłem u syna w ogóle, chyba z 2 dni. Chodź sprawdzić, co u niego. Ja nie wiem, czy on żyje w ogóle. A jak zginął, to mówi się trudno. Fajnie. Ja żartuję, widzę. No czemu on no co chce wyskoczyć przez te okno? Syno, przestaniesz wyskakiwać. No patrz co... On zaraz zginie. O kurde. Synek, wracaj, bo zginiesz, kurde. Ja nie mogę. No nie wiem, Dave. Przychodzimy, on już skacze z okna. Jak ty tego ten wychowałeś? Aha. Jak my go razem wychowaliśmy? To jest nasz syn. Ale nie. Walcie. Niech mnie to już zaczyna. Dobra, synu, jak się czujesz w ogóle? Ja widzę, że się to bije. Ja nie wiem, ty jesteś tak długo chory. Ej! No, Dave, coś o tym wiesz? Jakie nowe rzeczy tu są? Faktycznie. Okej, okay, synu, czy wszystko z tobą w porządku? No, teraz nie, dobra, się czuję. Wujek mnie bije, synu, ja nie wiem. Ale my się martwimy. Trzy dni cię to już bije. I co teraz? No ja też się martwię, no. Nic, chyba czas umiera. Ale nie przestań. Szwagier. Przestań. Szwagier. Zaprzestań takich potrzeb. Szwagier, to idź, synek, przestań. Okej. Okay. Synu, my musimy napaść na ten bank, rozumiesz? Napadamy na ten bank. Tu w plecaczku mam. Mam twój plecak, gdzie masz wszystkie twoje ten. No, zielony plecak. Ale dobrze, nieważne. Synu, napad na bank się odbędzie, zdobędziemy hajs i uratujemy cię, rozumiesz? Kurde, znowu to samo. Dobrze, nie możemy tak długo. Idź, synek, zostań. Nie! Synek, zostań! Zostań, synek. Chodź, Dave, szybko. Dobra, no kurde, ktoś mi... jakiś flak. Dobrze. Flaku, lecimy jak najszybciej teraz do chatki czarodzieja. Dlaczego mnie czarodzieja? Dlaczego? No. Przepraszam, pomyliło mi się z flakiem w ręku. Chodźmy. Chodźmy szybko. I lecimy, moi drodzy, teraz do profesorka, moi drodzy. Wiecie, to jest ten zdawniony profesorek. Naprawdę go nie lubię, denerwuje mnie. Ale wiecie, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi, moi drodzy. Szybko lecimy. Ale dzisiaj jest, moi drodzy, pełna... Dzisiaj jest pełna... O właśnie, to jest Halina. Będziemy go wyzywać, moi drodzy, dzisiaj. On się śmiesznie denerwuje. Także porozmawiamy sobie z nim na pewne tematy. Porozmawiamy sobie z nim. Dobrze. Chodźmy jak najszybciej. Widzowie, mam nadzieję, że ten odcineczek wam się naprawdę spodoba, bo przede wszystkim ten odcinek ma na celu poprawić wam humorek. Oczywiście idzie z nami Dawid. Cześć Dawid, co powiesz? A, Halina. Dobra, no masz dużo do powiedzenia, widzę, okej? Okej. Rozumiem, twój słowotek jest naprawdę rozwinięty. Nie tędy! No już... Gdzie on jest? Ej, nie ma go! Nie ma go! Halina. Może na dole jest? Jezus, gdzie on jest? Siema. Jezus, siema, Halina! Wygrupiona, wariacie. Dobra, nie wiem, zmarnujesz na scenny czas, debilu, co chcesz? Ja masz tutaj... Widzieliście moją tabliczkę, czy nie? No tak, śmiecie, widzieliśmy. Dobra. Słuchajcie, nie, no nie będę cię wyzywał, bo mi cię żal troszkę się robi. Bo jesteś musimy za słaby na pracować. Siadajcie. Siadamy. Jak zbite dziecko. Co ty powiedziałeś? Aż przewalone, dobra. Denerwujesz mnie, ale już będę na to przymykał oko, bo za niedługo nasze drogi się rozejdą. Dobrze, wąsaty, przyjacielu. Dobra. Pieniasz mnie. Dobra, pisz tam. Muszę se łyknąć.
No, na zdrowie, żeby ci matka zdechła. Dobra. Ej, uwaga. Mówię wam plan. Macie jakieś kartki? Nie. No to nie dobrze. Mamy to, David, mamy to. O właśnie, możemy na papierosa, jak chcesz skoczyć. Na dobra, słuchajcie. Popielniczkę masz? Co to jest? Patrz jak on to wciąga! On to wciąga i tego nie widać. Nie, tak ma, jednak ma. Już? Zadowolony? Tak. On to pożyga. Dobra, ale mnie denerwujesz dzisiaj śmieciu, nie wiem. Dobra. Mam mało czasu, mamy 2 minuty. Masz czas? Po jednej książce, słuchaj mnie! Poczekaj, mam do ciebie coś do powiedzenia. Masz czas teraz 2 minuty, jak coś, to 16 sobie porozmawiamy. Maja. 16 maja sobie porozmawiamy. Denerwujesz mnie. Jak ciebie wtedy nie będzie, to mnie to zdenerwuje. O kurczę. Dobra. No, Davikowi też będzie wtedy smutno. Davikowi będzie smutno też. Bo już wyzywałeś, że brzydkie towarzystwo jest. No. Co się zaśmiał? On się pierwszy raz zaśmiał. On ma śmiech. Patrz, potrafię go rozśmieszyć. Dobra, co to za książka? No i co mamy robić, no? Dobra. Notujcie, to jest wasz notatnik. Dobra, notuję. Dobra, uwaga, przemawiam do was. No. Plan jest następujący. Dobra. Zaczynamy kopać. Robimy podkop tuż do skarbca, z którego będziecie zbierali złoto. Ej, zobacz co nam pisze. Nie, wyleciała mi! Oddaj! Nie! O, ja mam. Nie, zobaczcie co tam pisze, ale... Ogólnie jestem przeciwko. Jezu, znowu mi wyleciała! Nie patrz co tam pisze! Nie, specjalnie wydałem, żeby to zobaczył. No i co? Okej. Masz na karę. Okej. Dobra, możesz w flaku kontynuować. Co? Nie szanuję go. Dobra, jest dobrze, okej. Okay. Jest dobrze, o co ci chodzi? Dobrze, jest możesz dobrze. Przestać notatki pisać. Dobra, mogę wam przekazać plan? Tak. Bo już nie mogę wytrzymać. No. Już chciałbym pójść spać. No, szybciej, śmieci, nie mam czasu. A więc tak. Uwaga. Wiem dokładnie, w którym miejscu jest skarbiec ze złotem, który będziemy obrabowywać. Skarbiec ze cąpi przy zaczynamy kopać, za chwilę bierzecie łopaty w rękę. Za chwilę bierzecie łopaty w rękę i zaczynacie kopać na kordach, które wam podam. I będziecie kopać w przedszkolu aż do skarbca. Ja. No i co mnie tyle wam się powiedzieć. Jak będzie napad, wchodzicie do banku, będziecie okupowywać ten bank przez jeden dzień. Jakie kordy? Wtedy zbieracie całe złoto, pakujecie go do plecaków. I wykopujecie dziurę w odpowiedni kodek, które wam też podam później w książce, żebyście pamiętali. I kopiecie się z powrotem i wracacie tym samym tunelem w miejsce, w którym zaczęliśmy Jezus, kopać. Wytłumacz to, napisz to w tej książce. Nie mam czasu, żeby się to pisać, będę ci to pisał później. Teraz idziecie kopać tunel, zapraszam. Idziemy za tym downem, nie chce mi się, ale... No, prowadź ty. No przestań się odwracać przy głupie. Ale czemu wy mnie ciągle wyzywacie? Nie masz kolegów. No co? Zatrułeś mi syna, to co ty myślisz, że będziemy rozmawiać normalnie? Tak, właśnie, miałem taką nadzieję, że teraz będziesz chociaż troszkę mądrzejszy. Przeliczyłeś, porozmawiamy sobie tego 16 chyba ostrzej. No, prawda, przecież ostrzej. Dobra. Ruszcie. Zapraszam. Idziemy. Zaczynamy kopać w przedszkolu. Profesorek. Ale dziwi mnie to, że się pierwszy raz zaśmiałeś, wiesz? Tak. No to nie, kurczę, jeśli to cię zdziwiło, to będziesz w szoku, co się będzie działo potem. Ale jaki masz śmieszny śmiech, jak pociąg. Jakiś klaun. Gdzie ty? Ja? Nie mogę. Dobra, no gdzie on jest? Zapraszam. Ej, jak ci uderzyłem, to mnie to też uderzyło. Co, skąd masz ciernie, co? Tutaj. Co to jest? Dziwaki. Gdzie on jest? Ej, utknął mem. Kurde, ale mnie znerwowaliście. Kurde. Gdzie mam iść, bo tego nie rozumiem, ja nie mogę. Zaprzestań takich budów. Muszę naprawić. Zaprzestań takich zapotrzebowań, jak wtedy ich mówił, już to słyszałem wiele. Dobra. No co to? Chodźcie tu. No i co? No chodź tam. Czemu to jest żółte? Bo się tam zaczyna się kopać. Patrz, on to ciągle klika. Wejdźcie tam. Ale nie da się tego kopać. Dobra, no i co teraz? Rozkopcie te bloki. Te? Ale nie mogę, nie wiem dlaczego. Patrz to! Nie przestań! Słuchajcie. No przestań. Słuchajcie mnie, bo teraz wam podaję kordy. Słuchajcie, musicie to zapamiętać. Weźcie sobie notatniki i to zapiszcie. No. Zaczyna się kopać tutaj, w tej dziurze w dół. No. Kopiecie się do poziomu 42. Jak będziecie na poziomie 42... Poziom 42, no.
Kopiecie na kordy. X. Minus 371. Minus 371. Z. Minus 419. Minus 919, przepraszam. 919. I Y 42, to jest w linii prostej. Y 42. Gotowe? Tak, kopiecie w dół i kopiecie tam, na tą stronę. Dobra. Zatrzymcie się. To są kordy, do których musicie ostatecznie się dostać. Ale musicie się zatrzymać na kordach 910. Dobra. Rozumiesz? Minus 910. Zet ma być na minus 910. Dobra, zatrzymać się na... minus 910, tak? Tak, 910. Tam się musisz zatrzymać, bo dalej już jest bank. Wszystko? Tak. No już. Ale kontrolujcie kordy, to jest bardzo ważne. Jeden blok w złą stronę i cały plan legnie. No dobra, spadaj śmieciu. Idź już stąd. 16 to pogadamy. Lecimy. Dobra. Ale czekaj, na który poziom? Który mamy poziom? Nie wiem. 51! 51! Lecimy w dół. Dawaj, chodź. Dawaj. Ej, weź pochodnię w rękę, Dobra, dobra, dobra. Jezu, co ja robię? Ja tu muszę patrzeć. Dobra. Jezus, czemu to? Jezus, co ja robię? Raz, dwa. Jesteśmy! Czy to jest... Uwaga. 42? To jeden wyżej niestety, przykro mi. I w którą stronę, Dave, bo się nie znam. Czekaj, ja tu rozkopię. Tu, no. No i co teraz? Wskocz. Jestem. No. I co teraz? W które miejsce, bo ja się nie znam na tych kordach. No, czekaj. Masz książkę, masz książkę. Oddaj mi. Dobra, no i wytłumacz, bo ja... O kurcze. Pozwól mi zauważyć. Dobry. No, bo ja jestem biały w tym, naprawdę. Jezus, będzie napad na bank, moi drodzy. Elo, będziemy mieli pieniążki. Dawid, czy to jest na pewno dobry tunel? Tak, to jest, Pawle, na pewno dobry tunel i uwierz, zaufaj. Zaufaj mi. Jest ale 100% nie, tak pewne. Tak. No to ja się będę patrzył, jak wiesz. No to fajnie, wykop tą łopatą, bo ja nie mam. No ale słabą mam tą łopatę, mam słabą łopatę. Tempo, flaku, nie. Dobra, przestań mnie wyzywać. Kopać w kopalni, kurde. No. Nie szanuję cię. Czekaj, dobry poziom, 42, no. Ty masz moją księgę, ale dobrze. Tak, chcesz ją? Nie. Ja już nie potrzebuję. Ale już znasz, wiesz wszystko? Tak. Ja. Wykop to. Dobrze. Jaka pompa, jaka współpraca. Nie najlepsza współpraca zawsze jest z nami, no. Co teraz? Teraz tak, bo napotkaliśmy mały problem. Jaki problem zaś? No, zobaczymy jak bomba. Jaki problem? No wytłumacz mi ten problem. Nie ma problemu. Nie kopiesz ze mną i mnie to denerwuje. No bo jak mam kopać z tobą, jak jest przez ten tunel przychodzi? Nie, mówię. Ale nie, zauważ. Nie. Ja tutaj... No, zaiwaniam, że tak powiem, nie? No jest ciężko, fest. Nie chcesz mnie szanować. Jest tragicznie. No i właśnie o to chodzi, że to... O, pa, tu jest jakiś blok. Możemy... Jaki blok zaś? No nie blok, co ty robisz? Ja to postawię, ty down. Aha. Jaki down? Dobra. Bo bym cię wzywał, ale mi szkoda na ciebie. Nie wiem, flaku, co ty sobie myślisz, ale... Dobra, zamknij już. No dobra, dobrze, widzowie, nie, jak coś, to my się kłócimy na serio. Tak, to jest na uwagi. Nie, żartuję, widzowie, no wiadomo, że to jest dla beczki. No Dave, jak tam ci idzie komanga? No bardzo dobrze, fajnie, że mi pomagasz. No ja sobie tenta zaraz tu rozłożę. No fajnie, o, no super, ale... Wyczujesz się jak mój syn. Nie. Ile ci tu zabrakło? Ja ci pomogę. Sto kratek, trzeba iść. Pomagam ci? Kop niżej, kop jedno niżej. Nie, to jest tutaj dobrze. Tu. No przestań kopać górę. Jest szybciej ale wtedy. Nie. Co? Co ty gadasz? Co? Jaką górę? Kop normalnie i nie gadaj. No przestań kopać górę, ja będę kopał górę. Aha, dobra no. Ja nie mogę, ale syf jest z ciebie. Patrz jak ile. Pa! Czy ty to widzisz? Kurde. To jest za ciężkie chyba na ciebie. Pochodnie musiałem debilu postawić. Ja nie mogę. Jezu, jak ty wolno kopiesz, aż ja mam 3 klocki przed tobą. No bo pochodnie stawiam. Kurczę, patafianie. No widzisz jak mnie wyzywa? Co? O! Stój! Oh fuck. Przeraziłeś. Jesteś chory na głowę czy jak? Ja nie rozumiem. Dobra, zamknij się.
Jest dobrze, nic się nie stało. No i co teraz? Co się tu dzieje? To jest to miejsce, w którym mieliśmy pójść. Zatrzymać się na minus, no i tutaj jesteśmy. Tutaj jest nasze wyjście. No i tutaj jest koniec. I co teraz? No debilu, no to jest nasz tunel, którym będziemy pieniądze przenosić. Czego ty kurde nie rozumiesz? Jesteś jakiś nie wiem, no dobrze, ty jesteś odklejony, bo nie możesz tego wytłumaczyć po ludzku. Dobra, dobra. Dobrze, dobrze. I co, i wracamy i co? No nie wiem właśnie. Jak ty mnie bawisz, nie wytrzymał, ale ty jesteś wolny, Boże. Dobra, weź już się, Ferrari zamknij. Czemu ja nie skaczę dalej, ała. No. Aha. No co? Jaki ty jesteś, kurde... Kasztan. No, ty jak ci walnę zaraz, to się nie pozbierasz. Jaki ty jesteś śmieć? No i ten tunel już nie wyszedł. Zniszczyłem go. Weź, ja chcę tam wejść. Wisiak on troluje. Barzak uciekł. Dobra, mamy tunel. W ogóle czemu akurat od przedszkola, nie wiem. Ale chodźmy. Dave! Halo! Nie. Dobrze, idziemy teraz jeszcze do pana Szczypa. Jezus, co to za dźwięk? Chodźmy szybko, do banku, do banku, bo on jest w banku, jest na serwie, jest na serwerze, jest w banku, także musimy jak najszybciej iść. Mam nadzieję, że będzie w banku i z nim porozmawiamy, bo jak moi drodzy wiecie, bądź nie wiecie, nie wiem, jesteśmy ochroną w tym banku teraz. Jesteśmy ochroną, tak się dogadaliśmy, także mamy w ogóle perfekcyjną sytuację, już wiem jak tam wygląda w środku, ale wam pokażę jeszcze, okej? Wam pokażę w środku jeszcze jak wygląda. A, jesteśmy ochroniarzami, to w sumie jest nasza praca, on o tym nie wie, chodźmy. Gdzie on jest? Jezus! Jak mnie wystraszył! Dobra. Wymieniałem żarówkę i segirę złamałem. Jak coś, nie wiem czy wiesz, ale jesteśmy tutaj tymi, menadżerami tego banku. Bodyguardami. O, nieprawda. Kłamiecie. Nie no, jesteśmy tymi, jak to się nazywa, strażnikami, ochroniarzami tego. Dobra, to tam przy drzwiach chyba stanąć. Zapytaj się tam przy drzwiach. Tam nie, no ja przyszedłem jeszcze jeden. Moja dziewczyna nam pozwoliła tutaj być. No, powiedziała, dobra, no to że jeden ma... Dobra, jeden, dobra, no jeden... wierzę wam. Jezus, zamknij! Tu, chodźcie, tu. Tu jeden przy drzwiach będzie stał i pilnował. No to idźcie, Paweł. No, obojętne kto. Dobra, ale... A drugi bo... chodź. Jezus, ale nie, ale my mieliśmy... Dobrze, ale my mieliśmy to czemu jesteś taki wygudzony? Czemu jesteś taki wygudzony w ogóle? Bo mnie moja dziewczyna przygryzła po bokach i mi tak zostało. Dobrze, ale bo jeden ma stać obok tego, obok skarbca. No i to jestem ja, bo ja ogólnie wiesz Paweł, że tam tirem. Znaczy. Ale oprowadź nas w ogóle, bo ja tu jestem pierwszy raz, oprowadź nas. Ale no, na pewno wy jesteście ten? Oprowadź. Od Emilii? No tak, co, no, oprowadź. Dobra, czekajcie, muszę zadzwonić do niej. Okej, gdzie ja miałem ten telefon? Żaba, stary, on jest schudy. No, schud przez dziewczynę, dlatego ja jej nie mam. Halo, Emilka? Co to jest? No, słuchaj, bo ten, on bo tu takich telefon. Dwóch przyszło, Żaba i Palion przyszli, no, i mówią, że są ochroniarzami, to prawda? Da? A, no dobra. No to jak tak, to okej. Okay. No to trzymy kejsie, elo. A, widzisz? Co? Dobra, no powiedziała, że tak, że wy jesteście no tu ochroną, dobra. W takim razie, ty no Szczypson, Szczypsonie chudy. A czekaj. Pokaż flaku. Nam. Czekaj, bo dzwoni pokaż jeszcze nam, raz. Pokaż nam, no. No? Dostał za sobą flag. Ja, mogę ich oprowadzić, tak? Dobra, no to trzymaj się. Dobra, przestań gadać, bo ci zamknię. Dobra, ale nie no, zadzwoniła do mnie, musiałem, no. Dobra, przepraszam. Dobra. Jak to wygląda? Dobra, no, to... Dobra, no to chodźcie, to zacznijmy od tego. Chcę tylko zobaczyć pieniądze. No i... Pieniądze nie zobaczysz, dobra. Ale pieniądze tak mam klucze, to... tylko ja, no. Dobra, tu jest księgowa, księgowość i ja tutaj siedzę tak osobiście. Dobra, nie, pokaż mi to, nie, walisz te pokoje, to innym razem. Ja chcę zobaczyć sejfy tylko, okej? Okay? No dobra, ale tu musicie ich pilnować. Słuchajcie, ale... Ej, Bazek. Sanepid, proszę mi pokazać, gdzie są pieniądze, sanepid. Ale ty jesteś z ochrony, co cię, kurczę, pogięło? Sanepid. Dobra, wytrzyj się, bo się obśliniłeś. Gdzie jest ten wejście? Paweł tutaj. Dobra, chodźcie tu na dół. A fuck tam, dobra, dobrze, wszystko wiemy, chodź. Dobra, tu są sejfy. No wszystkie i co ogólnie, macie pilnować, Nie, ten... Więc waszym celem... Co to? Ej,
No bo, kurczę, czekaj, no bo wietrzyłem, nie zamknąłem. Wietrzyłem. Chodź. Ej, nie, chodź Dave, chodź. Ja już jestem Dave... w tym, co nas interesuje. Bo ja jestem pod wrażeniem. Ale czemu? Przecież wy macie pilnować wszystkich sejfów, nie tylko tego dolnego. Ale nie, no właśnie ten dolny. Ale ten dolny nas najbardziej ciekawi. Dobra, dobra. Ten dolny nas najbardziej ciekawi. Ale ten dolny to jest największa odpowiedzialność, nie? No, wiadomo, o co chodzi. Nie się, ja mogę. Dobra, patrzcie, ile tu jest złota. Kurde, jak my to wszystko wyniesiemy, znaczy... Nie masz tego nigdzie wynosić. Nie trzeba? Ale dobra, nie, ja mogę długo. W środku tu sobie posiedzieć ogólnie. Mi tutaj pytanie. Ja mogę patrzeć od środka, bo jak wiesz, Tościk, od środka będzie się lepiej na to patrzeć. Lepiej będzie chronić to, tak? No, ale nie możecie siedzieć w środku. Czemu? Nie, musicie stać tutaj na zewnątrz. Nie, bo jak będą jacyś bandyci, to my wtedy ich tutaj szybciej zabijemy niż tam. No ale oni muszą wejść tędy, no jak ty chcesz tam wejść inaczej? No ale i tak tutaj muszą wejść, prawda? No. Tutaj. Ściany są pancerne, nie mają jak tu wejść, więc jeżeli będziecie stali tu przed drzwiami, to nie mają innej drogi wejścia jak przez te drzwi. Dobrze. Dobrze. To stoi. Dobra, więc stoicie tu przed drzwiami, ja to zamykam. Zobaczymy. Uwaga. Dobra, zamknąłem. Zamknąłem. Ja? Nieprawda. No. No zamknij jeszcze raz, bo źle zamknąłeś. Okej. Okay. Spróbuj teraz. No. Ja spróbuję. O kurde. No bo... Dobra, Tościk, no wiemy jak to wygląda, chodźmy już. Dobra, ja spróbuję. Chodź. Bo dzisiaj chcieliśmy tylko sprawdzić jak to wygląda, gdzie będziemy ten jeszcze, dowiedzieć się dokładnie gdzie będziemy chronić, ale teraz już wiemy. Dobra, teraz już wiemy, okej? Okay? Ale to stownik, do widzenia. No. Stownik. Miłego dnia. Chodź tam, nas odprowadzić do drzwi. No trzymajcie się, operator rozpoczyna cię przyszły tygodnie, pamiętajcie. Mam dla ciebie niespodziankę, chodź przez drzwi. No, trzymajcie się. Chodź przez drzwi, Toast! Chodź przez drzwi! O! Otwórz drzwi! Otwórz. Ale ile ty masz życia? Nie trafiłeś we mnie przecież. Ile on ma życia, Dave? Ale nie trafiłeś we mnie! Zrobiłem cię? Dobra, Paweł, stop, bo trzeba będzie iść do profesora po broni. Coś mi tu śmierdzi, wiesz? Dobra, wiem. No, ma jakiś lek. No dobra. Moi drodzy, to by było na tyle w tym przygotowaniu. Następne przygotowanie jest u Dave'ika Fleka! Subskrybujcie kanały, zostawcie łapeczkę do góry, trzymajcie się i siema!